Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dostaliśmy od Państwa wiele listów, w których poruszacie ciągle żywy problem wspomnień z okresu II wojny światowej. Zadajecie też pytania, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa na Górnym Śląsku. Właśnie tym tematem chcemy się zająć w dzisiejszym odcinku. Wielokrotnie ten temat już poruszaliśmy, ale zagadnienie to jest ciągle żywe. Czy Ślązacy w czasie II wojny światowej popierali raczej nazistowskie Niemcy, czy raczej Rzeczpospolitą? Spróbujemy w tym programie jeszcze raz wyjaśnić te kwestie. Nieprzypadkowo jesteśmy między Jejkowicami a Zebrzydowicami koło Rybnika. To tutaj odnaleźliśmy bardzo ciekawe dokumenty, które mogą rzucić nowe światło na to zagadnienie. Parokrotnie już poruszano problem uczestnictwa Ślązaków w II wojnie światowej po stronie niemieckiej. Krótko mówiąc, mówiliśmy o tych Ślązakach, którzy walczyli w Wehrmachcie. Ale praktycznie żadne opracowanie i żaden program nie mówi o tych Ślązakach, którzy brali udział w walkach w Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej spora grupa Ślązaków działała także w konspiracji. Zarówno w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jak i w powiatach południowych, zwłaszcza rybnickim, cieszyńskim, ta działalność ma wielu znanych bohaterów, jak chociażby Józef Pukowiec, i anonimowych. Ruch oporu na Górnym Śląsku zaczął powstawać zaraz na początku wojny. Już we wrześniu tworzył się oddziały, zgrupowane, zmilitaryzowane oddziały starające się zbrojnie działać przeciw nowo nadchodzącemu okupantowi. Konspirowano niemal wszędzie, gdzie tylko się dało, aby ukryć się przed Gestapo i SS. W stodołach, w ogrodach, wszędzie do dziś dnia można odnaleźć skrytki, które kryją dawne dokumenty. Dzięki temu wiemy, że rybnickim inspektoratem AK dowodziły dwie bardzo wyraziste postacie, które wywarły niezwykle duży wpływ na struktury ruchu oporu na ziemi rybnickiej. Był to Władysław Kuboszek i Paweł Cierpioł. Władysław Kuboszek, postać urodzona w Wiśle, skończył tam szkołę powszechną, następnie skończył gimnazjum w Cieszynie, po czym studia prawnicze w Poznaniu, a w międzyczasie jeszcze szkołę chorąży piechoty, więc był w rezerwie już przed wojną. Skontaktował on się z Józefem Korolem w czasie już września 1939 roku, bądź na początku października, w Goczałkowicach. I został zaprzysiężony przez Józefa Korola i został mu oddany pod władzę inspektorat rybnicki. Drugą postacią ważną dla inspektoratu rybnickiego jest Paweł Cierpioł. Osoba urodzona pod Lublińcem, przed wojną służył w policji w komendzie w Mikołowie. Na przełomie lat 40-41 Paweł Cierpioł wstępuje do inspektoratu rybnickiego. W połowie września 2009 roku zgłosiła się do nas pewna mieszkanka okolic Jejkowic, która odnalazła bardzo ciekawe dokumenty. Były to dokumenty, które mówiły niezbicie o przeszłości jej dziadka. Dziadka, który walczył z Niemcami. Dokumenty, które odnaleźliśmy, mówią jasno. W szeregach Armii Krajowej walczyli również Ślązacy. I nie była to bynajmniej zabawa. Była to walka na śmierć i życie, często niestety ze swoim bratem. Dotarliśmy również do informacji, z których wynika, że również w rybnickim inspektoracie ZWZ AK dochodziło bardzo często do nieporozumień, a jednak nie przeszkadzały one w walce z nazistowskimi Niemcami. W połowie 1942 roku następuje dość poważny konflikt między Kuboszkiem a zastępcą Cierpiołem. Na początku wynika to z kadry, na którą się nie zgadza Cierpioł. Ludzi, którzy zostali wysłani do Cieszyna, Cierpioł nie poważa i uważa ich za
niekompetentnych, ale w dokumentach tutaj widnieje, że sprawdzili się na swoim stanowisku jak najbardziej. W tym czasie do inspektoratu dołącza Jan Spyra. To jest trzeci inspektor, który jest człowiekiem, który łączy działalność Kuboszka, chronologicznie łączy działalność Kuboszka i Cierpioła. W momencie, kiedy konflikt narasta w październiku, Jan Spyra zostaje mianowany drugim zastępcą Władysława Kuboszka, a w tym samym czasie na tor boczny odsuwany jest Cierpioł. Kulminacja następuje w listopadzie roku 43, kiedy to Kuboszek wyrzuca z Armii Krajowej Cierpioła. Czym konflikt był spowodowany i czym ten konflikt został zakończony? Mianowicie Kuboszek wyrzucał Cierpiołowi to, że tworzy królestwo w królestwie, czyli w raportach nie widnieją nazwiska ludzi, których on ma pod sobą. Tworzy swoją własną jednostką pod własną jurysdykcją, o której Kuboszek nie wie. Druga sprawa to jest taka, że fałszuje raporty przedstawiane w zakresie zbrojeń oddziałów. Cierpioł tu nie jest dłużny, Kuboszkowi również zarzuca to, że wydaje ludzi Niemcom, że bardzo niemoralnie się prowadzi, i to był główne działa, jakie wytyczył przeciwko Kuboszkowi Cierpioł. 9 lutego 1944 roku w godzinach wieczornych Władysław Kuboszek został wraz ze współpracownikami aresztowany. Zatrzymuje ich żandarmeria, są aresztowani, adiutant ginie. Nie wiadomo, czy został rozstrzelany, czy podczas walki został zastrzelony. Kuboszek wraz z kapelanem trafiają do więzienia w Mysłowicach. Tam 26 czerwca kapelan w doraźnym sądzie w Katowicach zostaje skazany na karę śmierci i tego samego dnia kara zostaje wykonana. O Kuboszku wiemy tyle, iż w sierpniu on zginął na pewno, najprawdopodobniej w drugiej połowie sierpnia 1944 roku w Oświęcimiu, i tam najprawdopodobniej wyrył w jednej z cel, w której przebywał, datę swojej śmierci. Data jest na 14 sierpnia, choć najprawdopodobniej został zabity dzień później. Taką otrzymała rodzina wiadomość, że egzekucja odbyła się 15 sierpnia 1944 roku. W momencie, kiedy Kuboszek został złapany w zasadzkę, najprawdopodobniej to była zasadzka, żandarmeria wyskoczyła gdzieś z zasani, z za rogu w większej ilości, następnego dnia już poszła plotka, nie wiadomo czy prawdziwa, że za tym stoi Cierpioł, że jego ambicja była na tyle duża, iż mógł donieść na inspektora. I ta sprawa będzie się ciągnęła do końca życia, no już krótkiego życia, bo jeszcze to będzie trwać niecałe 3 lata, życia Cierpioła, gdzie do końca jego dni będzie w szeregach nieufność zasiana. Nigdy nie dowiedzieliśmy się z dokumentów, które teraz zostały odnalezione, czy to było spowodowane ten areszt donosem Cierpioła, czy nie. Powstaje pytanie, jaka była przyczyna konfliktu w Rybnickim Inspektoracie Armii Krajowej. Konflikt charakterów. Były to osoby absolutnie z dwóch światów. Władysław Kuboszek, urodzony w Wiśle, tam miał brata Franciszka, który był niedaleko, w wiosce obok, proboszczem. Był z rodziny religijnej, bardzo religijny. Był człowiekiem dobrym, uczciwym, ostrożnym. Jego działania opierały się przede wszystkim w inspektoracie na tym, aby nie ucierpiała ludność cywilna. Żeby wszystko grało w zakresie konsolidacji, łączności i w zakresie działań technicznych. Zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma sensu na terenie Śląska, na terenie przemysłowym, niezaleśnionym, nie mają sensu działania zbrojne, które po prostu są niewykonalne. Zjednywał sobie ludzi swoją dobrocią. W wielu dokumentach można przeczytać, że naprawdę postać była bardzo dobra i życzliwa. Zupełnie inną osobą był drugi z naszych bohaterów, Paweł Cierpioł.
Paweł Cierpioł był osobą ogromnie ambitną, bardzo ambitną. Był osobą bezwzględną, a w oczach swoich podwładnych również nieraz i zawistną. Cierpioł nie zgadzał się z polityką Kubożka dlatego, iż Kubożek nie podejmował działań zbrojnych. Cierpioł był wielkim zwolennikiem, co okazało się to później, można było to zauważyć przy akcji Burza, tego, aby te działania rozpocząć. Cóż można jeszcze powiedzieć? Taką własną interpretację mam postaci Cierpioła takiej, że po prostu urodził się nie w tym miejscu, w którym miał. To był człowiek konspiracji, człowiek, który żył tak. On doskonale by się znalazł na terenach wschodnich Polski, tam, gdzie były działania zbrojne. Tam byli właśnie potrzebni ludzie bezwzględni, ludzie stanowczy i na pewno w tym by się odnalazł. Na Śląsku niestety takiej możliwości nie miał. Działalność konspiracyjna na Górnym Śląsku była czymś niesłychanie trudnym. Znana labilność opcji narodowościowych, dwujęzyczność, narażała grupy konspiracyjne na infiltrację agentów Gestapo czy wywiadu wojskowego, czyli Abwery. Na całym Górnym Śląsku rodziny bardzo często były podzielone. Jedna część popierała Niemców, a druga Polaków. Prowadziło to bardzo często do wielkich tragedii. Dopiero pod koniec wojny kolejny szef Śląskiego Inspektoratu Armii Krajowej, pułkownik, późniejszy generał Zygmunt Walter Janke, na tyle i to drastycznymi metodami opanował sytuację, że te wpadki były mniej liczne. Bądź też machina hitlerowskiego aparatu przemocy na tyle już osłabła, że skuteczna walka z propolskim podziemiem na Górnym Śląsku była niemożliwa. W tym czasie Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej wizytowany był przez dowódcę Śląskiego Okręgu AK, Zygmunta Jankę, pseudonim Walter. Jankę przyjechał do Wodzisławia, gdzie został odebrany przez samego Cierpioła z obstawą. Na spotkaniu uczestniczyli Jan Spyra, uczestniczył również Cierpioł. W tym momencie był już znaczny podział, stworzyły się dwa osobne obozy na ludzi Kubożka i na ludzi Cierpioła. Jan Spyra został po samym spotkaniu poinformowany o tym, że władze w inspektoracie teraz będzie dzierżyć Cierpioł. Nie wiadomo, dlaczego tak jest. Zygmunt Jankę cały czas był informowany o przebiegu konfliktu, tak z jednej strony, jak i z drugiej. Najnormalniej w świecie inspektorzy na siebie donosili. Decyzja nie jest znana. Jankę nigdy tego nie wyjaśnił w żaden sposób. Nie ma o tym żadnych informacji, nawet w dokumentach, które udało nam się ostatnio odnaleźć. Dokumenty, o których mówimy, ukryto najpierw przed hitlerowcami, a później przed Sowietami. Przeleżały w skrytce niemal 70 lat. Czy w śląskich strukturach Armii Krajowej istniało coś takiego jak donosicielstwo? Z pewnością tak. Było to rzadkie, ale bardzo niebezpieczne zjawisko. Znane były głośne wpadki, zwłaszcza w latach 1941-1942. Do dzisiejszego dnia niewyjaśniona jest rola Hanny Mateja, kobiety o niesłychanej urodzie, która najprawdopodobniej sama działała w takiej konspiracyjnej grupie, ale skorzystała z oferty Gestapo, stając się konfidentką tajnej policji III Rzeszy. Niedaleko miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy, kilkanaście miesięcy temu, podczas remontu wiaduktu kolejowego w Zebrzydowicach koło Rybnika, odnaleziono kilka niewybuchów z czasu II wojny światowej. To świadczy o tym, że pamięć i relikty tej wojny ciągle jeszcze są obecne w naszej rzeczywistości.